Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu na pierwszy kwartał 2021 roku. Dzisiaj zrobimy sobie czytanko na sprawy zawodowo-finansowe oraz uczuciowe na styczeń, luty, marzec 2021. Najpierw wylosuję dla Was jedną kartę przewodnią z tarota snów, a później z kolejnych talii zrobimy sobie rozkłady na pracę i na uczucia. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, jest to zupełnie normalna sytuacja. Możecie dodatkowo zapoznać się z treścią filmu swojego znaku ascendentalnego. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Zapraszam również na mój kanał, zakładka wideo bądź playlista. Osoby, które są zainteresowane horoskopem na rok 2021, są już gotowe filmy dla wszystkich znaków. Więc serdecznie odsyłam, najlepiej do playlisty, tam sobie suwaczkiem poprzesuwajcie, znajdziecie sobie miniaturkę z treścią, tak, na horoskop Tarot 2021. Otworzą Wam się wszystkie filmy dla 12 znaków zodiaku. Od razu można sobie odsłuchać film ze znakiem słonecznym i ascendentalnym. No dobrze, kochani, zaczynamy. Karty są już potasowane, jak wiecie, żeby nie zabierać czasu. Teraz je tylko przełożymy, ale najpierw karta przewodnia. Jaka będzie energia sprzyjająca, towarzysząca strzelcom? Mogę mieć troszeczkę zmienioną barwę głosu, bo niestety jestem zakatarzona. Trochę się ochłodziło. I już u mnie widać efekty. No dobrze, kochane strzelce. Królowa Buław. Bardzo ładnie. Jest to energia przedsiębiorczości, szczerości, energia działania, wykorzystywania swoich talentów, umiejętności, swojego uroku osobistego. Być może współpraca z zodiakalnym baranem, lwem bądź strzelcem. Na pewno zapał do pracy. Różne podróże, wyjazdy, zaangażowanie właśnie w swój własny biznes bądź pracę na etacie. W związkach, kochani, romanse, jakieś takie właśnie zaangażowania. Poznawanie siebie bliżej, rozwój znajomości. No dobrze. Przejdźmy sobie do spraw zawodowo-finansowych najpierw. Zobaczymy, jak energia będzie się tutaj uzupełniać z kartami. Styczeń 2021. Królowa denarów. Umiarkowanie. As mieczy, luty 2021, 8 kielichów, 3 denary, królowa buław. Królowa buław jest sprytna, ona wie, jak sobie wiele spraw pozałatwiać. Może tu być też wykorzystana pomoc bądź doświadczenie, no mówię, jakiegoś barana, lwa bądź strzelca. Osoby, która jest zaradna, sprytna, nie boi się pracy i wyzwań. Marzec 2021, 3 buławy, 2 buławy i paś denarów. W tle czytania mamy trójkę mieczy. Trzy miecze to taki no niezadowolenie, smutek, rozczarowanie, taki jakiś niesmak. Ewentualnie wiadomości, informacje, rozporządzenia, które wpływają niekorzystnie na Waszą sytuację zawodową. Ta praca będzie, tak jak widzę tutaj, praca będzie i te osoby, które zupełnie nie mają pracy, szukają tej pracy. Ta praca będzie się pojawiać, ale jakieś zmiany tutaj będą, tak? Czyli to nie będzie jakaś praca docelowa, tylko tak jakby podłapywanie różnych zajęć,
tymczasowych, tak? No zaraz zobaczymy, możliwy jakiś wyjazd też, jakieś kursy, szkolenia. Może to powiem sobie tą ósemkę kielichów. Tak jak patrzę na styczeń, będzie on stabilny. Może tutaj wyjść jakaś kobieta z propozycją pracy. Ewentualnie własna działalność gospodarcza, tak? Która pomalutku wraca na swoje tory. Królowa denarów, styczeń. Pomału ta karta odchodzi do przeszłości, czyli to, co udało się załatwić. Być może w grudniu właśnie była jakaś oferta, jakaś propozycja dofinansowania, wsparcia. Niektóre strzelce może prowadzą jakiś biznes związany z wyposażeniem domu, z budownictwem, być może jakieś usługi bądź produkty dla kobiet, dla pań, dla domu. Królowa denarów mówi o stabilizacji, tak? Ale też o wydatkach, właśnie na utrzymanie domu, rodziny, ale dawaliście sobie radę. Więc tutaj, no, jak nie było tej pracy, to wydaje mi się, że ktoś tutaj, no, z jakąś propozycją wyszedł do Was i być może zaproponował jakieś zatrudnienie. I tak do połowy stycznia nie musieliście się martwić o pieniądze. Jest karta umiarkowania. Może być taka sytuacja, że na razie nie ma jakichś takich konkretów co do podpisania umowy bądź okresu czasu, na jaki będziecie zatrudnieni, tak? Coś może się przeciągać w terminach, ale cierpliwie czekajcie. Ogólnie wszystko jest pod kontrolą i na razie w sprawach zawodowych jest spokój, tak? Jest harmonia. Nie ma powodu do zmartwień. Koniec stycznia mamy asa mieczy, więc sytuacja się wyjaśni. Będzie przeprowadzona jakaś szczera rozmowa. Niektórzy podpiszą umowę na okres próbny, na okres tymczasowy. Niektórzy z Was zrezygnują z tej pracy, bo tutaj widzę odejście, tak? I zaraz nowa jakaś praca w nowej firmie bądź w nowym przedsiębiorstwie. Więc tutaj chyba będziecie jakoś, no, decydować, tak? Po głębszym takim przemyśleniu. As mieczy zawsze mówi, że zastanowiliście się, doszliście do takich, a nie innych wniosków. Chcecie zrezygnować, odejść i to będzie być może taka szybka decyzja. Może tu na jakieś pieniądze czekaliście i się nie doczekaliście. Niektórzy pracodawcy być może zwlekają z wypłatą, tak? Bądź firma się rozpada, są jakieś zwolnienia. Natomiast może być też taka sytuacja, że sami po prostu rezygnujecie. Natomiast jeżeli chodzi o własne działalności gospodarcze firmy, niektóre strzelce zastanawiają się nad tym, co dalej, czy zawiesić działalność, czy zupełnie z niej zrezygnować, na przykład poszukać pracy na etacie, ewentualnie przebranżowić się, tak? Spróbować w jakiś sposób ratować tą branżę, poszerzając ją o jakieś nowe usługi bądź produkty, które mogliby zaoferować swoim klientom, kontrahentom. I taki będzie styczeń. No styczeń, myślę, że końcówka stycznia wszystko wyjaśni, tak? Strzelec dojdzie do jakichś wniosków, coś sobie przemyśli, zadecyduje i będzie działał zgodnie ze swoimi właśnie planami, tak? Jakoś zweryfikuje ten miesiąc, wszystko zostanie to podsumowane i zapadną jakieś ważne decyzje. Początek lutego mamy kartę 8 kielichów i cesarzowa. I teraz tak, no właśnie te strzelce, które miały być może zatrudnienie tutaj w jakiejś firmie, u jakiejś kobiety, nie wiem, niektóre strzelce być może współpracowały z mamą swoją, bądź jakiś biznes rodzinny. Tutaj widzę odejście z tej firmy. I teraz tak, mogą być dwie wersje. Jedni odchodzą, bo no, nie czują satysfakcji ani finansowej, ani z wykonywanych zadań w tej pracy. Czegoś im brakuje, być może nie widzą perspektyw rozwoju zawodowego, dalszej kariery w tym miejscu.
i sami odchodzicie w poszukiwaniu czegoś lepszego. Może być też atmosfera nieciekawa, właśnie takie nieregularne wypłaty, bądź niestabilne. No zarobki to z wypłatą się wiąże, ale chodzi mi o to, że być może tutaj ta praca raz jest, raz jej nie ma, że jesteście po prostu nie na stałej umowie o pracę, tylko takie dorywcze zajęcie gdzieś właśnie na zasadzie umowy zlecenia. I to Wam nie odpowiada. I tutaj chcecie poszukać czegoś lepszego, gdzie będzie albo lepsze stanowisko, wygodniejsze, automatycznie łączące się z lepszym wynagrodzeniem. Być może inna firma, tutaj bardziej już nakierowana na jakieś produkty bądź usługi właśnie pielęgnacji kobiet, bądź praca związana z kobietami, może właśnie jakaś opieka, tak, nad dziećmi. Ewentualnie no, zrodził się jakiś pomysł na nowy biznes, tak? Tutaj mówię dla osób, które prowadzą własną firmę i tak jak powiedziałam, może chodzić tutaj o ratowanie przedsiębiorstwa, bo mamy tam królową buław w tle, tak? Czyli mamy firmę, przedsiębiorstwo, no i szukamy pomysłu, żeby nadrobić straty albo ogólnie uratować firmę, żeby nie trzeba było jej zawieszać, zamykać, rezygnować zupełnie ze swojej pracy. Zmierzacie w kierunku pomnażania swoich zysków, no żeby było Wam po prostu dobrze, żebyście mieli zapewnione tutaj finanse, nie musieli się martwić o opłaty, o pieniądze na życie, na utrzymanie domu i rodziny. Więc tak tutaj to wygląda. I w połowie lutego ja widzę, macie 3 denary, czyli jest to dobra praca, dobra współpraca. Może właśnie tutaj z jakąś kobietą, może z matką, może z żoną, też tak może być, bo są biznesy rodzinne. Natomiast jeżeli tutaj znaleźliście coś nowego, to świetna umowa, takie porozumienie w sprawach zawodowych. Jeżeli własna działalność gospodarcza, to będzie tutaj dużo klientów, osób zainteresowanych Waszymi usługami, podpisywanie kontraktów, przyjmowanie różnych zleceń, współpraca, tak, zawodowa, dobry biznes, dobra praca. No i być może dla niektórych to będzie taki egzamin, czy to wypali ten biznes, czy nie, czy ta praca, czy w tej pracy się sprawdzicie. Wydaje mi się, że tutaj podpiszecie jakąś już umowę, bo widać tutaj rozwój zawodowy, być może właśnie przy współpracy zodiakalnego barana, lwa bądź strzelca. Takie zaangażowanie, zaufanie do siebie, pomysłowość, potencjał ku temu, żeby właśnie rozwijać skrzydła i no i rozruszać ten biznes, tą firmę. Nowe jakieś właśnie znajomości biznesowe, reklama, poradzenie sobie z tym wszystkim, tak? Co na początku marca? Na początku marca mamy planowanie dobrego biznesu, bądź planowanie swojej przyszłości zawodowej, czyli coś postanowiliście, tak? Zaczynacie działać. I tutaj jest wszelkiego rodzaju pomysł, realizowanie pomysłów, wyczekiwanie na pozytywne rezultaty Waszych wcześniejszych decyzji. Niektórzy czekają za towarami, które mają gdzieś tam przylecieć, przypłynąć, przyjechać. Inni znowuż podjęli decyzję, jak ma wyglądać ich życie zawodowe, w jakim kierunku chcą zmierzać, no i torują sobie drogę do kariery, do awansu, do polepszenia sobie warunków życia, tak? Niektóre strzelce zastanawiają się nad wyjazdem. I tutaj w połowie marca mamy 2 buławy, czyli dalsze planowanie, zastanawianie się, być może pojawią się jakieś 2 propozycje, bądź 2 możliwości zarobienia pieniędzy. Może być też tak, że wspólnie z partnerem tutaj prowadzicie jakiś biznes. Ta cesarzowa i królowa denarów może przedstawiać żonę, partnerkę. Więc być może razem tutaj działacie. No i wydaje mi się, że na koniec marca zainwestujecie tutaj w ten pomysł, tak? I ten pomysł wypali. Zaangażujecie się w jakieś nowe przedsięwzięcie, nowy biznes.
albo nową gałąź biznesu. To znaczy, no, utrzymujecie firmę, tak jak była do tej pory, tylko poszerzacie ją o jakiś nowy sektor produkcji, usług, bądź towarów, którymi chcecie handlować, które chcecie oferować swoim klientom. Niektóre strzelce być może będą przechodzić jakieś szkolenia, dodatkowe kursy, umiejętności, żeby zapoznać się z tą nową działalnością. Niektóre być może będą zatrudniać tutaj młode osoby właśnie na praktyki, na przyuczenie. Ale ta praca będzie, więc nie martwcie się, nawet jeżeli te sprawy związane z obostrzeniami, z tymi informacjami dotyczącymi pandemii pokrzyżowały w jakiś sposób Wasze plany, no Królowa Buław pokazuje, że jesteście na tyle sprytni, na tyle w swoim żywiole, bo to jest Królowa Buław, to jest Wasz żywioł, kochani, żywioł ognia, żywioł działania, pomysłowości, zapału do pracy, twórczości, tak? Że tutaj sobie na pewno poradzicie. Więc podsumowując, moi kochani, te osoby, które szukają pracy, mają szansę tą pracę znaleźć. Ogólnie będziecie zadowoleni i jest szansa na, że tak powiem, na owocną przyszłość, jeżeli chodzi o pracę. O zapewnienie sobie miejsca zatrudnienia, no, na dłuższy okres czasu, nie ma co się załamywać. Natomiast własna działalność gospodarcza, no myślę, że wpadniecie na jakiś pomysł, tak? Być może Wam pomoże baran, lew bądź strzelec w rozwinięciu jakiegoś pomysłu na biznes, bądź, tak jak powiedziałam, przebranżowieniu się, tak? Jakieś nowe gałęzie usług, handlu bądź przemysłu. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o pracę. Teraz szybciutko zrobimy sobie na uczucia. Mamy Królową Buław w tle, być może romans, być może namiętność obudzi się w Was. Kontynuacja znajomości, zaczynacie się angażować, pojawiają się uczucia, zobaczymy, jak to będzie. Styczeń 2021. Karta siły, Królowa Denarów, Król Mieczy. Dużo osób. Luty, mag, król kielichów, sprawiedliwość i marzec 2021, paść denarów, karta śmierci i 10 buław. W tle czytania mamy 5 kielichów. 5 kielichów to jest zawsze tęsknota, rozpamiętywanie trudnej przeszłości, poczucie straty, osamotnienia, niedostrzegana pomoc. Kiepski nastrój ogólnie rzecz biorąc, tak? Co tam jest pod spodem? No, 2 buławy, czyli dotyczy partnerstwa bądź planów na przyszłość wspólnych. Królowa Buław. Wasza energia. Widać, że jesteście zaangażowani w jakiś związek, natomiast osoby, które są samotne, być może starają się, tak? Próbowały rozwijać jakieś znajomości, na razie zakończyło się to jakimś romansem, bądź chwilową jakąś przygodą. Na razie nic poważnego. Nikt poważny nie pojawia się, tak? Żadnych jakichś deklaracji jeszcze nie było. I teraz tak. Styczeń, karta siły. Karta odwagi, karta cierpliwości, karta, która być może pokazuje, że na siłę chcieliście kogoś zatrzymać w swoim życiu, bądź na siłę chcieliście wyjść z tej samotności. Jest to też wytrwałość w dążeniu do celu. Zaplanowanie sobie odpowiedniej taktyki. Chęć wyjścia z kryzysu, z trudnej sytuacji, tak? I to już jest za Wami.
Może coś Wam się udało, jest to karta sukcesu, więc tutaj wytrwale czekaliście, walczyliście, staraliście się i być może są efekty. Te osoby, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej, no może partner ma trudny charakter, może trzeba odpowiednio z nim rozmawiać, odpowiednio mieć do niego podejście, wymaga cierpliwości. Udało się jakoś go poskromić, natomiast te strzelce, które widziały, że coś tam się rozsypuje, że nie jest tak, jak powinno, że niby ten związek jest, tak, bo mamy tutaj te dwa kielichy, ale jakieś problemy z przeszłości, bądź właśnie takie niedowartościowanie, niedocenienie partnera, oziębłość jakaś, powodowały, że no, trzeba było jakoś walczyć o tą relację, tak, poradzić sobie z tymi problemami. W połowie stycznia mamy Królową Denarów, czyli widać stabilizację. Widać stabilizację. Niektóre strzelce być może poznają kobietę spod znaku byka, panny bądź koziorożca. Kobietę konkretną, której też zależy na ustabilizowaniu sytuacji życiowej, żeby znaleźć partnera docelowego, stworzyć stałą relację, tak? Nie jakieś romanse, przygody, tylko nie szukanie wrażeń, tylko faktycznie stabilizacja. W stałych relacjach wszystko jakoś się tam uspokoi, więc poradziliście sobie, nawet jak był jakiś kryzys. Niektóre panie być może myślą o dziecku. Te panie, które mają dzieci, zajmą się domem, dziećmi. Praca też tutaj może mieć wpływ na to, co się u Was dzieje. Chęć dążenia do poprawy sytuacji materialnej. Koniec miesiąca mamy Króla Mieczy. Król Mieczy to są ważne przemyślenia, jakieś decyzje, które podejmujecie. Może to od Was wiele zależy. Może chcecie wyjaśnić jakąś sprawę, porozmawiać albo odciąć się zupełnie od problemów. Jeżeli w niektórych związkach wisiało nad Wami takie widmo separacji bądź rozwodu, no może być ciężko w tym temacie, tak? Ten temat może jeszcze powracać, ale raczej będziecie starali się tutaj wyjść z jakiegoś kryzysu. Potrzebne są zmiany, tak? I dużo pracy nad relacją. Osoby samotne, które być może w przeszłości miały jakieś przykre doświadczenia w związkach, przeżyły jakieś trudne rozstanie, no teraz będą się dwa razy zastanawiać, tak? Czego tak naprawdę chcą? Wydaje mi się, że styczeń będzie takim podsumowaniem, rozliczeniem, szczerością względem partnera, żebyście sobie usiedli, porozmawiali. Jak to tam między Wami jest? Co należałoby poprawić? Czego Wam brakuje w związku? Na co możecie liczyć, jeżeli chodzi o partnera, tak? Bo rodzina, no to nie tylko praca, nie tylko dom. Nie tylko bycie i mieszkanie ze sobą razem, ale też takie wsparcie duchowe, emocjonalne. Troska o siebie nawzajem. Więc tak tutaj, kochani, wygląda to. Początek lutego, jakby domknięcie tych spraw ze stycznia, mamy kartę maga, czyli jakiś nowy początek. No i cały czas tutaj widać tą odwagę tego strzelca, tak, który no, wykorzystuje wszystkie swoje talenty i umiejętności ku temu, żeby postawić na swoim. Karta maga to jest czasami też manipulowanie, kontrolowanie kogoś, bądź narzucanie swojej woli, tak? Ktoś jest pod naszym wpływem, bądź my jesteśmy sami sterowani. Mag to też oczarowanie, umiejętność wykorzystania swojego uroku osobistego do osiągnięcia wymarzonego celu. Ale wydaje mi się, że jeżeli faktycznie mieliście tutaj jakiś kryzys, no było ciężko, to strzelec chce tutaj coś nowego, tak? Coś od początku.
jakieś zmiany być może wprowadzić. Jest bardzo pewny siebie, tego co robi. Wierzę, że mu się to uda. W połowie lutego mamy Króla Kielichów, czyli jakieś dojrzałe emocjonalnie decyzje, świadomość swoich uczuć i takie poczucie bezpieczeństwa, tak? Spokój, jeżeli chodzi o związek. Koniec lutego mamy równowagę, czyli karta sprawiedliwości. No i tutaj znowuż będzie się wszystko, że tak powiem, wyjaśniało, objawiało w relacji. Będziecie weryfikować skutki Waszych wcześniejszych decyzji, rozmów, starań. Ale wydaje mi się, że jesteście względem siebie uczciwi. Może wypracowaliście taki schemat relacji, poprosiliście partnera o to, że jeżeli cokolwiek jest nie tak, żeby ze sobą porozmawiać. I ten miecz tutaj pokazuje, wyjaśniaj, rozmawiaj, komunikuj się z partnerem, tak? Zastanawiaj się, co dalej. Umiej zauważyć problemy. Jak są problemy, nie ukrywaj ich, nie odsuwaj na dalszy plan. Tylko je rozwiąż, próbuj rozwiązać, przedyskutować. Tutaj też jakieś być może sprawy urzędowe będziecie załatwiać. Dużo osób, i waga może się pojawić, i rak, skorpion, ryba. Jakieś ważne zmiany, ważne decyzje. Natomiast osoby samotne, wydaje mi się, że chcą się odciąć od przeszłości i zacząć coś od nowa, tak? Te osoby, które być może mają romans, być może będą chciały właśnie zakończyć tą znajomość i zupełnie poświęcić się relacji, być może czują, że stracą partnera, męża, żonę, partnerkę. Że zagrożone jest Wasze małżeństwo, tak? Początek marca mamy Pazia Denarów. Paź Denarów to jest takie danie sobie kolejnej szansy. Zaangażowanie się, takie mocne zaangażowanie i dążenie do stabilizacji. Uczenie siebie nawzajem. Połowa miesiąca, karta śmierci. Zmiany, które zachodzą w Was samych, a później w Waszym życiu, w Waszym otoczeniu, to jest świadomość podjęcia decyzji, że coś trzeba zmienić. Czasami jest to trudna decyzja, bolesna. Ale wiecie, zdajcie sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia. Może zakończenie jakiejś znajomości. Tak jak mówię, wydaje mi się, że niektóre strzelce być może będą kończyć romansy, bo zagrożone jest Wasze małżeństwo, bądź małżeństwo Waszego partnera, z którym ten romans utrzymywaliście, partnerki. I mimo, że cierpicie, że czujecie się osamotnieni, jest Wam przykro, no, ten Król Mieczy mówi, że podejmij ważną decyzję, już tutaj nie kieruj się sercem, a rozumem, tak? Przekalkuluj sobie to wszystko. Nie przeciągaj, zadecyduj, jeżeli ta druga strona nie umie zadecydować. Podejmij decyzję. Śmierć kończy jakieś problemy. Zupełnie zmienia Was, Wasze życie. Pokazuje nową drogę. To jest tak jakby koniec i początek jednocześnie. Zobaczmy, co z tą śmiercią. Królowa Denarów. Konkretne ustalenia, tak? No, może być też taka wersja, że tutaj stałe związki będą się rozpadać. Dla tej osoby trzeciej. Bądź zmiany w małżeństwie. Zmiany w strukturze. Jeżeli chodzi o to, jak budowaliście tą relację. Niektóre strzelce tutaj, tak jak myślałam, jak mówiłam, jeżeli panie myślą o dziecku, to tutaj no, może się pojawić w marcu informacja, że być może będzie dzidziuś, bo karta śmierci też zapowiada zmiany. Więc może tak być, ale nie musi. Koniec marca mamy 10 buław.
10 buław mówi o trudnej sytuacji, o odpowiedzialności, jaką bierzemy na siebie, że musimy to udźwignąć, tak? Ciężar naszych decyzji, postanowień, naszych działań. No i u niektórych tutaj właśnie też te sprawy zawodowe mogą wpływać na poczucie takiego osamotnienia, tak? Jeżeli jest firma, jeżeli jest jakieś przedsiębiorstwo i teraz są problemy w tej firmie, to ma wpływ na życie rodzinne. I dopóki nie zmienimy coś w pracy, przestaniemy przynosić te problemy zawodowe na płaszczyznę domu, rodziny, tak? To może być ciężko. Musicie tutaj coś wypracować, coś zmienić. No jest trudna sytuacja, ale myślę, że sobie poradzicie. No 10 buław to jest jakby już koniec, tak? Tej trudnej sytuacji. Mamy tutaj królową mieczy, czyli zapadną jakieś decyzje. Coś sobie postanowiliście, tak? Zadecydowaliście. Niektóre strzelce, które czekają na rozwód, być może na koniec marca tutaj rozwiąże się już sytuacja zupełnie, tak? Będzie orzeczenie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest to czytanie dla osób, które są w jakiejś takiej relacji trójkątowej i być może podejmą ważne decyzje, żeby jednak zakończyć którąś relację, bo nie można tego tak dalej ciągnąć. Trzeba coś zmienić. Natomiast w małżeństwach, gdzie nie ma takich problemów, jeżeli jest jakaś ciężka sytuacja, czasami tak jest, że partner, mówię, ma trudny charakter, jest tutaj ta karta siły, że czasami musicie się przebić, tak? Wytężyć całą swoją silną wolę, żeby dotrzeć, kombinować w jakiś sposób, żeby przekonać tego partnera, tak? Czyli znowu planowanie strategii, no taki spryt, żeby wiedzieć, jak osiągnąć dobre efekty w ratowaniu małżeństwa, związku. Przede wszystkim odbudować zaufanie, bo królowa buław mówi też o zaufaniu, tak? O szczerości. O zaangażowaniu w ten związek. Żeby nie stać, nie czekać, nie odpuszczać sobie, nie popadać w rutynę, tylko sprytnie wymyśleć coś, żeby takie koło ratunkowe, żeby tutaj wpłynąć na tą relację, ją poprawić. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Nie dla wszystkich ten film jest. Sprawdźcie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam będą dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. I cóż, życzę Wam wspaniałego, udanego pierwszego kwartału 2021. Myślę, że będzie to miesiąc, jeżeli chodzi o uczucia, taki weryfikujący wszystko. Coś sobie uświadomicie, podejmiecie jakieś decyzje, ponieważ nie chcecie tkwić w tej trójce. Przepraszam, no trójce, bo spojrzałam tutaj, trzy są przewrócone, tak? Ale w tej piątce kielichów. Ta trójka też może tutaj pokazywać rozpad trójkąta, tak? Dla ratowania związku. Dla ratowania związku. Czyli muszę podjąć taką decyzję, a nie inną. Bo coś przemyślałam, przeanalizowałam. Że nie warto być może, tak? Planuję, co dalej, co zrobić. Być może muszę dokonać wyboru. No piszcie, kochani, w komentarzach, jak Wy to widzicie. Sprawdźcie jeszcze ten znak ascendentalny. Jeżeli zupełnie nie rezonuje, to trudno, to tylko się cieszyć, że Was to nie dotyczy. I tyle. Tak jak powiedziałam, dużo zdrowia, pozytywnych emocji, miłości, rozsądku i świadomości swoich wyborów życzę Wam na ten pierwszy kwartał 2021. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, strzelce. Pozdrawiam.